W ciągu niespełna dwóch miesięcy aż trzykrotnie sejnejscy policjanci zatrzymali tego samego 56-latka. Wiadomo, że mężczyzna jest miłośnikiem jazdy motorowerem. Ale to nie zamiłowanie do pojazdu jest przyczyną kłopotów mieszkańca powiatu Sejneńskiego. Ostatnim razem uwagę mundurowych przyciągnął fakt, że kierowany przez pychowca motorower jechał wężykiem. Zaniepokojeni funkcjonariusze zatrzymali kierującego. Ten ledwie otworzył usta i sprawa była jasna. Do ustalania pozostało nie czy, ale jak bardzo był wstawiony. Alkomat wskazał tym razem, 2,5 promila. Wszystko więc wskazuje na to, że w tym przypadku zastosowanie znajdzie przepis kodeksu karnego, który mówi, że te notoryczne podróże na podwójnym gazie mogą skończyć się dla tego kierowcy nawet dwuletnią przymusową abstynencją.